Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj, tak jak obiecaliśmy w dniu wczorajszym, w Kosakowie. Będziemy tutaj rejestrować przylot gołębi z lotu konkursowego numer 3. Wprawdzie plan był troszeczkę inny, bo teraz, kiedy mamy godzinę 8, no, liczyliśmy, że już o 8:30 pojawią się pierwsze gołębie. Planowaliśmy zrealizować tutaj lot ze 170 km z miejscowości Mścice. No i pierwotny plan był taki, że gołębie miały zostać wypuszczone o godzinie 6 rano. Mamy teraz już godzinę 8, no niestety nie udało się tych gołębi jeszcze wypuścić. Rozmawiałem z kolegą Maćkiem, on tam czekał do pewnego momentu w tych Mścicach. Nie udało się, mgły są bardzo duże, no i postanowił troszeczkę skrócić dystans, cofa się i z tego co pierwotnie tak, teraz zakładamy, po korektach może o 8:30 się uda te gołębie wypuścić. Dystans wtedy będzie skrócony do około 100 km. Miejscowości, jakiej jeszcze tam będzie, z jakiej to będzie, nie wiemy dokładnie, ale kolega Maciek będzie jechał i zobaczy. No ja kiedy tutaj też jechałem, ja jechałem tylko z innej strony, też było troszeczkę mgieł, aczkolwiek teraz zobaczymy, tu już się zaczyna niebo przejaśniać, już ta widoczność się poprawia, aczkolwiek Maciek mówi, że tam w okolicach Koszalina, Słupska, tam gdzie on jest obecnie, to troszeczkę tych mgieł jest dużo więcej. Także liczymy, że wszystko będzie w porządku, a na razie no niestety musimy czekać. Przypomnijmy tylko, że na lot zostało zakoszowane w dniu wczorajszym. Koszowanie tam było chyba o 19-20 godziny, tam można było zobaczyć. Razem jest zakoszowanych na dzień dzisiejszy 361 gołębi. No i tutaj żadnych innych tutaj nie widzę, bo gołębiki są puste. Także wierzymy, że dzisiaj się uda nam ten lot przeprowadzić. No widzimy. Jest godzina 9:15 i ten czas mamy już wpisany jako godzinę wypuszczenia. Czas wypuszczenia gołębi z lotu z miejscowości Słupsk. Jest to odległość około 100 km. Kolega Maciek dzwonił, właśnie tam już były warunki, które nam ten czas pozwoliły skorygować i już mamy. Zobaczmy, u nas tutaj też tak wygląda teraz pogoda tutaj w Kosakowie. Teraz intensywnie świeci słońce. No i niebo też tu przejdę, żeby już tak nie świeciło mi w obiektyw, ale zobaczmy, o, niebo jest już praktycznie bez chmur, takie delikatne tylko zachmurzenie. I tak, w takich warunkach gołębie będą teraz lecieć. Czekamy na nie. Mamy pierwsze trzy gołębie, cztery grupa. Mamy bardzo szybką godzinę, tu mamy kibica, kolega się przedstawi, ale popatrzmy na gołębie. Leszek Szurzycki. Tak, i tutaj popatrzmy, przyleciały gołębie. Zobaczymy zaraz, które się pierwsze odbijają. Tam zobaczymy teraz. O, tu są, po kolei idą, pierwszy to będziemy za chwilę widzieć, Rafał Czyżewski, ale ja będę, weź tam, dobra, tam się odświeży zaraz, to sobie popatrzymy, kurde, ale szybki czas mają, nie? O, jest w grupach 20-30 gołębi, coś takiego, nie? Ale jeszcze dużo siedzi, 2-4, o, i kolejne dolatują, 5-6-16, no bo tam tyle, jeszcze reszta czeka. Oj, ale teraz większa grupa przyszła. Kurde, ale nas zaskoczyły. O. Tam będziemy zaraz wszystko widzieć. O, ale widzimy, przylatują. Ten skrócony dystans. Pierwszy, słuchaj, pierwszy o której był? Pierwszy? Pierwszy 14 po. 14, zobaczmy tutaj. O. Zobaczę, czy tutaj. A kurde, co? Loty, wyniki, pardon. Miejsce i tu mamy pierwszy Czyżewski, Konop. Widzimy sobie, zobaczymy teraz tylko jeszcze, zobaczymy tylko czy na internecie jak wygląda sprawa, jest wszystko też widać, no to się odświeża już trochę, tak na miejscu możemy zobaczyć, o, o. Weszła ta grupa, tylko 10 gołębi, one tam zaraz się zaktualizuje wszystko, o. 33, cały czas. Zobaczymy. Tu są na internecie, a tutaj w systemie mamy 60, 70 już jest odbitych. A na internecie troszeczkę poślizg występuje, a to normalne, a już jest 46. Dobrze. Chciałem zobaczyć moje, czy są, ale tu nic. A twój je przyleciał? Nie, nie ma jeszcze. Zobaczy tam 70 coś. Nie patrz na internecie, tylko na tym. Bo tam na internet przesyła z poślizgiem. O, jeszcze tutaj jest 2, 4, 6, 7 gołębi, 8, które chodzą. Tu ma
mam dwa takie. Zobacz, jakie te, patrz, w ogóle nie chcą wejść. Te. No właśnie, kurde, ale jak szybko. Która jest godzina pierwsza, który się odbił? 14 po. No zobacz, gdzie godzinę, nie całą godzinę były w tym locie. No Maciek ich nie wyprzedził. Ale mamy. Trochę nas zaskoczyły. Ja myślałem, powiem szczerze, że będą trochę później, nie? Ja tak liczyłem godzinę z kawałeczkiem, ale wiatr jest, jak ale, też no, dobrze. Ale przyszły z innego kierunku całkiem. Przyszły? Stamtąd. Oj, kolejny ląduje. I jeszcze... Tak. Tutaj się chodzą cwaniaki. Ale te pierwsze 3-4 przyszły, ale nie chciały wejść, tylko... Z grupy, weszły szybciej niż Teraz te też. Tutaj pojedyncze sztuki, te dwa. Nie, tu jeden już tylko został. Maćkowi nie udało się wyprzedzić gołębi. Pierwsza grupa jest, także możemy sobie tam pooglądać. No, jest następna grupa. 6-7 gołębi. Jeszcze tam krąży jakiś. Trochę tak pechowo, bo pod słońce, ale to zobaczmy. No. Nie są, w ogóle nie są zmęczone. To jest taki króciutki locik dla nich. Co? Te niektóre, ale to tylko pojedyncze. A nie, to dwa są takie. Trzy. Ty zobacz, nie, w tej grupie już są bardziej zmęczone. No. Mamy 80 kilka gołębi już, tak? 83, tam i kolej wchodzą następne. Jeszcze licząc z tymi, które są na zewnątrz, to z 90 będzie około już. I ta też grupa przyszła z innego, też tamtego. No. Ty, ale zobacz, te to mają fest opuszczone skrzydła. Tej. O, tule są trzy sztuki. O, teraz się troszeczkę chmur. O, jest, o, patrz, grupa kolejna. Tu jest 30-40 sztuk. O. I tu są jeszcze z 30-40 gdzieś. 30, no 40. O, tam jeszcze jedna jest, o. Tam jeszcze, ale wszystko. Tu jedna, tutaj ten. No, oj, tu jeszcze. No te to tak. Oj, tam, oj, zobacz, ta grupa siada. Cały czas się będzie odbijają, chyba ze 150 już będzie. Zobaczymy zaraz. Kolega też przyszedł nam kibicować tutaj, tak? Z jakiego oddziału? Wejherowo. Tak, dobrze. Jak tam loty idą wam? No dopiero się zaczną. Nie było jeszcze żadnego? Nie, teraz w sobotę. A u was? Nie, nie. Też teraz niedziela pierwszy lot. No popatrzmy. Samolot to jest ten A28, tak? On się nazywa, ten model. To, oj, tu jeszcze przylatuje kolejne 5 sztuk. I tu jeszcze są dwa. A tak cały czas teraz kapią. Zobaczymy od razu, ile jest mniej więcej tych gołębi. 169, 170 sztuk odbitych, 170 kilka. Ale zobaczymy tutaj. Tu jest troszeczkę mniej, bo musi być odświeżenie, chwilę trwać, ale popatrzmy, jakie są. Jeszcze raz, pierwszy gołąb jest Reiger Rafała Czyżewskiego, to jest oryginalny gołąb. Ta obrączka to jest 9118, to jest właśnie głównego dystrybutora produktów Reiger w Niemczech, Rico Weisheita. Przypomnę, my kiedyś tam z Rafałem byliśmy, mamy film nagrany od niego właśnie. Popatrzmy sobie tutaj, osłyszymy. Odbija się tam. Kolejna grupa. Oj, teraz takie wielkie stado przyszło. Tam było ze 180 już prawie odbitych. Tutaj trochę też jest. Ale tu będzie, te 300 już będzie zaraz. Wchodzą także spokojnie, jest wszystko dobrze. Tam Maćka jeszcze chyba też małe, młode wypuszczam, widzę, no że tam też wchodzi parę. Chyba te trzy już zaczyna. Chyba w tej pierwszej grupie też było ich kilka. Czarny jest, widzimy tutaj na dachu.
i od razu zobacz do pojników. A Maćka jeszcze nie ma. A która jest godzina teraz? 22 po. I mamy na tą chwilę. Popatrzymy. 245, 6, 7, 8, cały czas tam 9, 50, 251 już cały czas dochodzą. No to już stówki. No, studnie. O, tamtąd przyszedł pojedynczy, teraz tutaj ptaszek. Może to być Maćka. Tu też chyba kilka swoich dołożył. Papugi nam też kibicowały, widzę. Nimfy i te falisty. O. Dobrze. 280 będzie już to. Zobaczymy. 283 gołębie są. Tu sobie możemy poglądać. Na internecie odświeżyć musimy też tu 287. O. Czyli brakuje nam już tylko 60, 90, 70 kilka gołębi. Podejrzewam, że do wieczora się dużo większość z nich zejdzie. O. Tak. Taka z 90 gdzieś grup gołębi, tak? Gdzieś tyle było, bo tam 180 i wtedy doszło. O. Dobrze. Można powiedzieć, mamy po locie. Warto było poczekać, bo tych gołębi dużo przyszło. Szkoda, że te pierwsze, które weszły, no, przyszły, ale nie, przyszły i nie ten, i nie weszły, nie? 4-5 gołębi było wcześniej, one miały tak kilkadziesiąt sekund wcześniej były. No, odbitych mieliśmy, pas właśnie sprawdzaliśmy tutaj z kolegą Chomko i Szurzyckim. Sprawdzaliśmy sobie gołębie nasze. Akurat każdy z nas odnalazł swoje gołębie. Kolega Chomko miał dwa, trzy i są trzy. Kolega Służyczki też miał, jak się nazywa, dwa miałeś, nie? I dwa są, ja miałem trzy i też są trzy, a tutaj 307 było już odbitych i tutaj jeszcze doleciało z 20 chyba gołębi, to będzie około 330. Także jak Maciek przyjedzie, to może już wszystkie prawie będą. 361 gołębi poszło na lot. Bardzo szybki był. Godzinę. To jest dobry czas. O. My tam odległość założyliśmy ze Słupska około 100 km, tam chyba jest troszeczkę mniej, ale to nie, nie, no po prostu to musielibyśmy sobie zweryfikować. O, o sobie chodzą, tu jeszcze widzimy. Nie. 313? Aha, bo na internecie patrzymy. Nie, nie, na tym. To tam może przesunąć. Jeszcze zobaczymy. To będzie 320. 20 dziś około gołębi, także będziemy sobie tutaj patrzeć. 315, one się cały czas te, które dochodzą, odbijają. No. Tu to przyszła taka grupa 20, było 7, to jeszcze tutaj jest parę nieodbitych. 5, 6, o jest, 7 sztuk, 8, o, jeszcze jeden dolatuje. A tylko w tej jednej grupce takich kilku. O, tu są jeszcze dwa. No, no. One się schodzą. Schodzą się cały czas, o tu dolatuje. Ta. To siedział na dachu, co o tych skrzydłach rozmawialiśmy. Dobrze. Także przed nami jeszcze dwa loty konkursowe planowane. Chyba, że jakiś może jeszcze jeden wyjdzie, ale nie wiem, raczej nie. Zobaczymy. Póki co dzisiaj mieliśmy trzeci lot konkursowy. On niestety musiał być dystans troszeczkę skrócony. Ale wszystkich później zapraszamy chętnych na kolejne dwa loty. Mały finał i finał. 323 gołębie mamy już odbite. Tutaj na dachu widzimy jeszcze dwa, 4, 6, tam wchodzą, ale nie wiem, czy to są gołębie, które z czasem nie weszły i cofnęły się. Zobaczymy zaraz. 323, to nie dużo brakuje, niecałe 40 gołębi, ale tam zaraz zobaczymy. Się nie kwapią, ten czarny, on siedzi już długi czas, ten czarny się nie kwapi do wejścia. Mhm. O, i tam jeszcze się pojawia jeden, gdzie krążył, zobaczymy. Tak. Dałoby być tak przydatne.
Taki finał nie będzie. Z finału zawsze, przypomnijmy sobie, lata poprzednie, zawsze się na większym dystansie rozdzielają. Tak jak w zeszłym roku. A czemu? Dobry? Kurde. Tyle gołębi. No, ale w zeszłym roku było bardzo ciężko było, nie? No mówię, no to ale i tak już 200 gołębi chyba było. 200, tak? 200 chyba wszystkich razem. No. Mamy dwa następne ptaki. Tam jest odbity chyba 327 czy 9, nie pamiętam. Zobaczymy. Tu 29 jest chyba. Czarny wszedł? A zobaczymy na internecie. Jest 332 nawet. Tutaj przyoczyliśmy jakiegoś. 333, piwko kuś. To czarny, ale tylko czy on był, mógł być wcześniej odbity. Zobaczymy. 330 coś tam było. Ileś tutaj jeszcze dwa krążą. To prawie około 20 kilku gołębi będzie brakowało. A ten tu Maćka jest. Aha, bo parę, właśnie bo parę było Maćka, dlatego to pipanie, bo kolega leci. Maciek na Wizjonie i miał włączony równolegle zegar swój. Tamten też szedł. Także mamy 330, chyba 4 czy 5 gołębi. Popatrzymy. 334 mamy, jeszcze zobaczę. Tak, to są ostatni Team Bank. Dobrze. Czyli brakuje nam ilu? 334. Było 17 gołębi. 17 gołębi. Nie, 26, przepraszam. 27. Ale one do wieczora tutaj będą się na pewno schodzić jeszcze. No tak, ale cały czas zobaczmy, dolatują. Tutaj 2 czy 3 są jeszcze. Ten przyleciał ze wschodu. I zobacz, ten masz grzyba też opuszczony. No. Ale on wrócił od takiego południowego wschodu. Tak. O. Ale już będziemy mieli tam około chyba 340, będzie może już. My tutaj rozmawiamy sobie i cały czas jakiś pojedynczy siada. Dobrze, że się schodzą. No. Tam Maciek miał dla nich nasypane, miał chyba nasypane. Wiem, że tu do wody dopoiła. Doszły jak diabli, no. No. Ale widzimy, one są. Wczoraj je widzieliśmy, kiedy były też zamknięte. Towarzyszyliśmy im dzisiaj tutaj przy przylocie. Maciek i Koszowa też widzieliśmy. No, także... No. Na razie jest dobrze. 340 gołębi już jest około. Bo tutaj rozmawialiśmy i one cały czas dochodzą, a my sobie popatrzymy. 336. 336 jest. Ten chyba jest jeszcze nieodbity. 24-25 sztuk nam brakuje. Mamy godzinę teraz? Teraz sprawdzimy, bo już wrócił Maciek. 18:08. No to godzinę się spóźniłeś prawie, bo pierwsze były 10:14. Powiedz nam trochę, jak wyglądało ich odejście. Odejście stamtąd to wyglądało super, ale będzie dzisiaj filmik albo jutro, nie wiem kiedy córka to wszystko zmontuje, tam z miejsca. To po prostu takich anomalii, to ja nie widziałem, takich mgieł nie było. Całe szczęście, że na telefonie był Leszek, był kolega Gaczyński, był kolega Kruk. Wszystko po różnych, co po drodze. Po różnych trasach. Bo było złudne, że był taki moment, że jakbym nie miał tego, mógłbym tego gołębi wypuścić. A dosłownie, kurde, parę kilometrów dalej nie było widać świata. I to naprawdę, i to do tej chwili 11:30, 10:30 rozmawiałem jeszcze tam z tamtych stron z ludźmi, to cały czas to jeszcze stoi. Tutaj kolega będzie jechał zaraz. Do Lęborka, to nam też będzie powiedział później, jaka pogoda była. Znaczy w Lęborku, w Lęborku już się tak poprawiało, że... Lębork to już było, no mówię, myśmy w ogóle wypuścili te gołębie w Słupsku, tylko nie z tej strony Słupska, tylko z tej strony Słupska. Bliżej trochę. Nie, to jest między Słupskiem a Darłowem. Aha. Nie Darłowem, tylko... Sławnym? Nie. Ustką. Ustką. No. Bo praktycznie i wyjechałem na drogę, nie tą główną, tylko tamtędy i wtedy tak, jadę. Traktor, obornik, kombajn i tak jest.
No ale już doleciały, mamy teraz ile tam patrzymy? 339. 300 ile? 339, czyli... O, czyli brakuje 20 gołębi. 22 gołębi, ale one na pewno się będą schodzić do wieczora. 339, ostatni jest po rapi, no nie wiem. Kto to, ale to będziemy widzieć. Dobra, czyli lot mamy zaliczony, powiedzmy, do wieczora będą się schodzić, później go zakończymy, to będziemy... Zobaczymy, ile ich tam zginie, ile dojdzie. A kiedy następny teraz panujesz? W czwartek. W czwartek, w przyszłym tygodniu. W czwartek w przyszłym tygodniu. No ma, mam tak nadzieję, że ta finał. Pogoda będzie inna. W poniedziałku niby ma być lepiej. No nic, zobaczymy. Także dziękujemy, do zobaczenia. Powodzenia życzymy wszystkim. Dobry lot. Dobry lot.